Uwaga! Pomimo nadejścia wiosny i zgodnie z przysłowiem w marcu jak w garncu, poranne przymrozki nie odpuszczają. Przy ujemnych temperaturach, przed uruchomieniem samochodu, bardzo ważne jest, aby upewnić się, czy w samochodzie wyłączony jest automatyczny tryb pracy wycieraczek. Mam na imię Maciej i jestem ekspertem marki Wize. Dziś powiem Wam, dlaczego automatyczne wycieraczki warto automatycznie wyłączać. Funkcja automatycznego trybu pracy wycieraczek pojawiła się w samochodach już jakiś czas temu i jest niezwykle przydatna w codziennym użytkowaniu. Jej działanie opiera się na czujniku deszczu umieszczonym w górnej części przedniej szyby. Rozpoznaje on zanieczyszczenia na szybie i automatycznie uruchamia wycieraczki, dostosowując ich pracę do intensywności opadów. Przy dodatnich temperaturach jest to bardzo przydatna funkcja, jednak w trakcie przymrozków może narazić nas na dodatkowe koszty. Dlaczego? Po pierwsze, sytuacja, w której wycieraczki zostaną uruchomione, podczas gdy szyba pokryta jest warstwą szronu lub lodu. Wówczas krawędź pióra na skutek przesuwania po zamarzniętej powierzchni ulegnie uszkodzeniu, co będzie skutkowało rozmazywaniem wody po szybie i koniecznością wymiany wycieraczek. Po drugie, przymarznięcie wycieraczek do szyby. Przy włączonym automatycznym trybie pracy gumowe pióra mogą zostać rozerwane. Część pióra zostanie na szybie, co spowoduje konieczność natychmiastowej wymiany wycieraczek. Po trzecie, może się zdarzyć, że przymarznięte pióra w ogóle nie ruszą, co może spowodować uszkodzenie silnika wycieraczek. Wymiana tego elementu to koszt nawet kilkuset złotych. Aby zapobiec powyższym sytuacjom, pamiętajcie, aby po zakończeniu jazdy lub w momencie, gdy wsiadacie do auta, najpierw sprawdzić, czy funkcje automatycznego trybu pracy wycieraczek zostaną wyłączone. Pozwoli Wam to uniknąć potencjalnych wydatków związanych z wymianą wycieraczek oraz zwiększy bezpieczeństwo podróży dla wszystkich użytkowników drogi. Do zobaczenia.